Dobry wieczór Państwu. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest główną nadzieją, która towarzyszy chrześcijanom. Jeśli nie towarzyszy im taka nadzieja, a spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli, a pastorze, za milion lat, za 2 miliony lat, czy 5 milionów lat, to co się tym martwić w tej chwili? Choćby z jednego powodu, moi drodzy, że nikt z nas nie jest pewien, czy dożyje jutra. W takim razie warto dzisiaj załatwić to, dlatego że nawet jeżeli by Jezus miał przyjść, w co nie wierzę, za parę milionów lat, to niczego nie zmienia. Dzisiaj muszę podjąć decyzję. Powtórne przyjście Jezusa, jak teraz widzicie na ekranie, było nadzieją chrześcijan na przestrzeni wieków i jest nią nadal. Nowy Testament mówi o tym wydarzeniu aż 318 razy. A w całej Biblii znajdujemy ponad 700 odnośników do tego ważnego wydarzenia. To musi być ważne. Jeżeli ta jedna księga ponad 700 razy na ten temat mówi, jeżeli Nowy Testament, który jest tylko małą częścią, 1/3, nawet mniej niż 1/3 całej Biblii, zawiera aż 318 tekstów, które mówią na ten temat, no to jest to poza wszelką dyskusją niezwykle ważne. Ktoś mi powiedział, a skąd Pan wie, że przyjdzie? Skąd tego rodzaju myśl? Czy mamy jakąkolwiek pewność, że powróci? Obietnica, tak jak to zatytułowałem. Proste. Wiemy stąd, że Jezus to po prostu obiecał. Przypomnijmy sobie tę chwilę. Pan Jezus właśnie spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Wie o tym, bo zapowiadał to już dość długo, ale wie doskonale, że to już jest czas, kiedy wkrótce będzie zabity. Tylko jeszcze jeden dzień i już go aresztują. A aresztują go faktycznie wcześniej niż jeden dzień, potem proces, a potem będzie musiał umierać na krzyżu Golgoty. Najwyraźniej ktoś takich potrzebuje pocieszenia, prawda? Wychodzi z uczniami, idąc w dół w kierunku Doliny Cedronu. Dlatego, że nad Doliną Cedronu, jeśli wyjdą troszeczkę wyżej na zbocze Góry Oliwnej, znajdują się ogrody Getsemane. Jezus idzie z uczniami i zamiast otrzymywać od nich wsparcia i pocieszenia, to On pociesza ich, tych, którzy po prostu nie potrafią nawet uwierzyć temu, że musi umrzeć. Z drugiej strony wcale się temu nie dziwię. Jeśli mamy kogoś w rodzinie, kogo kochamy, i kto nagle został zdiagnozowany z rakiem czy jakąś inną chorobą śmiertelną, wiecie, ani nam do głowy nie przyjdzie, że ta osoba ma umrzeć. Raczej wciąż myślimy, jak ona z tego wyjdzie, żeby tylko wyszła. Modlimy się w tej sprawie. To zupełnie naturalna reakcja. To nie ma znaczenia, w jakim jest wieku. Wciąż życzymy jej życia. Apostołowie chcieli mieć dalej żywego Jezusa, tego Jezusa, który czynił cuda, który zawsze miał odpowiedź, najlepszą, pocieszającą, który ich wzmacniał. I teraz idą, a to On mówi do nich niesamowite słowa. Tym razem musimy zrobić użytek z Biblii, które macie. Chciałbym, abyście otworzyli je na 917 stronie. Znajdziemy tam Ewangelię Jana i tam rozdział 14, strona 917. I popatrzcie, będziemy czytali tylko pierwsze 3 wersety. To są słowa, które Jezus właśnie wtedy wypowiada do swoich uczniów. 917 strona, 14 rozdział Ewangelii Jana i czytamy tam od 1 wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja. Ależ cudowne słowa. Jezus obiecuje, mówi najwyraźniej w tych trudnych chwilach, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie. Może być jakaś lepsza obietnica? A równocześnie, czy można w jakikolwiek stopniu wątpić w coś takiego? Ponoć jakiś człowiek, który jest dostojnikiem kościelnym, powiedział kiedyś, jak Jezus nie przyszedł, w takim razie był pijany, kiedy to mówił. Przeraziły mnie te słowa. Nie chodzi o to, kto to powiedział, ale wiem, że mówił to człowiek, którego uznają inni za głęboko wierzącego. W takim razie, jak możemy czekać? Oto pierwsza rada.
bądź cierpliwy, oczekując. Mówiliśmy na temat cierpliwości, prawda? A zatem mówimy o czymś bardzo oczywistym. Skąd tego rodzaju sugestia? Nie moja. Tekst, który wybrałem za przewodni, mówi: oczekuj na Jahwę. Jeżeli ktoś mnie zachęca do tego oczekuj, to najwyraźniej oczekuję tego, że będę cierpliwie czekał. No bo jak mam obiecane, to na pewno będzie. Przypomina mi się historia pewnej małej dziewczynki, która płynęła po morzu, spokojnym morzu, na materacu i w pewnym momencie zorientował się ojciec, że wypłynęli za daleko. Próbował ściągnąć materac sam płynąc, ale nie było żadnych szans. Kiedy próbował za wszelką cenę, stwierdził, że nigdy tego nie zrobi, w związku z tym potrzebuje pomocy. Powiedział więc do córki, która była na materacu: słuchaj, leż spokojnie, opalaj się, nie ruszaj się wcale, żebyś nie wypadła z materaca. Ja płynę do brzegu i wkrótce wrócę. Minęło dość dużo czasu, zanim on sam dopłynął do brzegu, a potem motorówką wraz z ratownikami pędził w kierunku. Długo to trwało, szukali, bo ocean, bo morze ściągnęło dziewczynkę już bardzo, bardzo daleko. W końcu dopłynęli do niej. Zdumieni ratownicy zauważyli dziewczynkę, która spokojnie leży na materacu. Nie bałaś się? Zapytali. Nie, tatuś obiecał, że przyjdzie. To jest zaufanie. To jest to, czego powinniśmy stale doświadczać. Zatem, jeśli mówimy o cierpliwym oczekiwaniu, to mówię także na podstawie tego, co znajduje się w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. To słowa Pana Jezusa. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Przez swoją wytrwałość, inaczej mówiąc cierpliwość, ocalicie życie. Nie obawiajmy się, że takie wydarzenie umknie naszej uwagi. Są ludzie, mówią, no tak, tak, ale to już Jezus przyszedł. Ja zawsze odpowiadam, jakim prawem ja o tym nie wiem. Powinienem wiedzieć. Nie dlatego, że ja się nazywam Chalupka i muszę wiedzieć. Nie. Dlatego, że jak Jezus obiecał, to obiecał, że każdy będzie o tym wiedział. Wiecie, co czytamy w Słowie Bożym na temat przyjścia Pana Jezusa? Popatrzcie. Po pierwsze czytamy, że Jezus przyjdzie widzialnie. Księga Objawienia Świętego Jana, rozdział 1 i 7 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I dodaje jeszcze Bóg, bo to jest obietnica Jezusa, tak jest, to już dopisał potem Jan, tak jest, amen. Zwróćcie uwagę, jeśli wszelkie oko, to co to oznacza? To znaczy, że nawet ci, którzy dzisiaj nie widzą, bo utracili wzrok, też zobaczą Jezusa. To oznacza, że nawet ci, którzy są, nie bardzo kojarzą nawet obraz, dlatego że są jeszcze małymi dziećmi, też zobaczą Jezusa. Że zobaczą go staruszkowie, którzy już muszą nosić okulary, a może nawet silniejsze szkła, też go zobaczą. Każdy go ujrzy. Jakim prawem mógłby mi ktoś powiedzieć, że Jezus przyszedł, a tylko ten człowiek o tym wie, a ja nie? Co więcej, Jezus przyjdzie tak samo, jak odchodził. Popatrzcie na ten długi fragment, ale bardzo ciekawy. Jezus znajduje się na szczycie Góry Oliwnej, otoczony apostołami, którzy nie mogą uwierzyć, bo mówi, że odchodzi, a oni nie chcą, chętnie są gotowi go trzymać za rękę, za jego ubiór, za jego suknię, którą ma na sobie, żeby tylko nie odszedł. Ale Jezus w pewnym momencie unosi się ku górze. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Jesteście obok Jezusa, którego pokochaliście bardzo, który mówi, że odchodzi i powiedział, że idzie, ale wróci. Patrzycie, a on unosi się do góry, aż w pewnym momencie już go prawie, że nie widać, całkowicie znika, ale wy dalej patrzycie, jeszcze pewnie wymieniając się, ktoś tam mówi z nas, a ja jeszcze trochę widzę, a w końcu znika. I nie zauważyli, że obok nich znaleźli się aniołowie. Czytamy. A oni patrzyli. Jezus został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Rozumiecie? Tak przyjdzie, jak go widzieliście. Ja rozumiem to w bardzo prosty sposób. Jeśli Jezus odchodził, unosząc się ku górze,
aż zniknął, to w takim razie oczekuje Jezusa, że opuści się z dół i zniknie. Gdybym ja powiedział wam, drodzy przyjaciele, że ja na chwilkę wychodzę, zostawiając wam tutaj i zauważylibyście mnie, że używam drabiny, aby wejść tutaj na balkon i tędy wszedłem i dowiedzielibyście się, że tak jak odszedłem, tak przyjdę, to gdzie byście mnie oczekiwali, że wejdę przez okno? Na pewno nie. Oczekiwalibyście, że prawdopodobnie tak jak wszedłem tam, tak samo będę schodził. Nie oczekujcie, że będę wchodził na balkon po drabinie. Absolutnie nie. Daję tylko przykład, co może oznaczać, że tak samo. Co więcej, Słowo Boże nam mówi, że Jezus przyjdzie z wielką mocą. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. To znowu słowa Pana Jezusa. Myśleliście kiedyś, co to oznacza wielka moc? Zastanawiałem się nad tym. Moc zawsze kojarzy się z jakimś autorytetem, prawda? Ale także z blaskiem, z chwałą. Wiecie, gdy królowa Elżbieta udawała się gdziekolwiek na jakieś uroczystości państwowe, te formalne, ważne, zawsze jechała złotą karocą, zawsze ciągnioną przez kilka koni, zawsze jechała z koroną i w szacie królewskiej. To był sposób pokazania ludziom, że to ona jest królową, że to w jej rękach tkwi moc. Ona może decydować o losie wielu ludzi. A co dopiero Jezus Chrystus, który jest Panem Panów i Królem Królów. On przyjdzie z wielką mocą, ale to też nie wszystko. Wielka moc powoduje, iż tak jak królowa Elżbieta zawsze wędrowała nie sama w karocie, ale przed nią i za nią i wokół niej zawsze była cała świta, która jej towarzyszyła, tak samo Jezus przyjdzie. Popatrzcie, co napisane jest w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, a wciąż cytujemy słowa Jezusa. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. A zatem Jezus nie przyjdzie sam, przyjdzie w towarzystwie aniołów. To jest bardzo ważne. Kim są aniołowie? Posłańcami Jezusa, którzy przybywają po to dzisiaj, aby w jakiś sposób usługiwać nam, aby pomagać nam. Ktoś kiedyś napisał, że każdy z nas ma swojego anioła. Potem ludzie powiedzieli, że to jest to anioł stróż. Nie wiem, jak to rozumiecie. Obojętnie, jakbyśmy tego nie nazwali. Każdy z nas jest pod opieką szczególną, jeśli wierzy i jeśli pozwoli Bogu na taką opiekę. Ale muszę dodać do tych aniołów, którzy towarzyszyć będą Jezusowi, że na innym miejscu czytamy, że Jezus przyjdzie z wszystkimi aniołami. Popatrzcie teraz na 25 rozdział Ewangelii Mateusza i tam 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Zwróćcie uwagę, wszyscy aniołowie. To trudne teraz, aby wyjaśnić, ile tych aniołów będzie. Biblia nie daje nam dokładnej informacji o ilości aniołów w niebie, ale troszeczkę rzuca światła, abyśmy zrozumieli. Dla przykładu powiem, że w księdze proroctwa Daniela w 7 rozdziale znajduje się opis tronu Bożego i tam znajduje się to, co już robiliśmy ćwiczenie kiedyś na którymś ze spotkań. Pamiętacie? Wokół tronu Bożego znajduje się 1000 tysięcy aniołów, którzy mu usługują. 1000 tysięcy to milion. A potem jest jeszcze 10 tysięcy razy 10 tysięcy aniołów, to znaczy 100 milionów. Zatem 101 milionów tylko wokół tronu Bożego i wcale nie jest powiedziane, że są to wszyscy. A jeżeli nawet tylko 101 aniołów mu będzie towarzyszyło, to potraficie sobie wyobrazić taką świtę? 101 milionów? Potraficie sobie wyobrazić, jak rozjaśni się całe niebo, aby wszyscy mogli ujrzeć, co się dzieje, jeśli jeden anioł potrafił swoim blaskiem i blaskiem swojej chwały oślepiać tych, którzy patrzyli? Bo właśnie do tego zmierzam, aby powiedzieć wam, że Jezus przyjdzie z wielką chwałą. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i 26 werset. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Zacznijmy od tych najmniejszych, aniołów, aniołów świętych. Wiecie, co to znaczy chwała aniołów? Pozwólcie, że wam powiem. Kiedy Jezus był w grobie, Pan Jezus posłał jednego anioła, który miał go zbudzić z martwych. Oddział żołnierzy rzymskich, którzy strzegli grobu, padł
całkowicie oślepiony chwałą jednego anioła. Czasami się zabawiam i mówię, a gdyby tak Pan Bóg posłał 10 aniołów? Gwarantuję wam, że przynajmniej ćwierć Jerozolimy zajaśniałaby w całości. A gdyby ich posłał 100, prawdopodobnie prawie cała Jerozolima by lśniła. A gdyby ich posłał 1000, to Judea by zalśniła w całości. A gdyby ich posłał 10 000, 100 000 i 1 000 000? Prawdopodobnie nie tylko cała Palestyna, ale prawie cały Bliski Wschód by jaśniał. A my tu mówimy o 101 milionach i dodajemy komentarz, że i tak to nie są wszyscy. Apostoł Jan, kiedy pisze Księgę Objawienia, mówi o miriadach aniołów. Nikt nie wie, co to oznacza miriady. My wiemy, co znaczy miliard, ale miriady to jest jakaś niekończąca się liczba. Dodajcie sobie, ile chcecie zer i z taką chwałą Jezus przyjdzie. Pewna pani, rozmawiając ze mną na ten temat, kiedyś powiedziała, jak to jest możliwe, że wszyscy go ujrzą, jeżeli przyjdzie i my go w Polsce, załóżmy, ujrzymy, no to w takim razie nie mają szansy ludzie w Australii. Ja się tego nie obawiam. Raz, że Ziemia jest okrągła i obróci się w tym czasie, a poza tym ta jasność spowoduje, iż całe niebo zalśni. No dobrze, mamy być cierpliwi, oczekując. Pozwólcie zatem, że zrobimy następny krok. Mamy być pozytywni, oczekując. Skąd mi się to wzięło? O, od razu się z wami podzielę, dlatego że w tym samym tekście, w 27 psalmu, jest napisane bądź mężny. Co to oznacza? Inne przekłady tłumaczą to wzmacniaj się. Wiecie, najczęściej wzmacniamy się wtedy, kiedy chcemy coś wykonać, kiedy zabieramy się za jakąś pracę i mobilizujemy się do działania, a zatem w taki sposób podchodzimy do tego. To jest niezwykle ważne, abyśmy byli pozytywni w oczekiwaniu. Ale to wcale nie jest łatwe, mimo że to ważne. Dlatego, że my chętniej, może nie chętniej, ale automatycznie myślimy negatywnie. Gdzieś to w nas jest wszczepione. Stajemy się niespokojni, nerwowi, oczekując, a my mamy się wzmacniać. A co gorsza, jeśli jesteśmy tak nerwowi i niecierpliwi, to się zniechęcamy. Ileż ludzi spotkałem, którzy powiedzieli, pastorze, mój dziadek czekał na przyjście Pana Jezusa, mój ojciec czekał na przyjście Jezusa, ja czekam i już jestem staruszkiem i co? Gdzie on jest? Czemu nie przychodzi? Po to, żeby ratować jeszcze innych, którzy o tym nie wiedzą. Dobrym przykładem pozytywnego myślenia był apostoł Paweł. Zresztą czego przykładem on nie jest? To jest niesamowite u apostoła Pawła. On wierzy tak prosto, tak absolutnie prosto, jak tylko można wierzyć. Jezus powiedział, no to jest mi odłożona korona sprawiedliwości. Wiem, że przyjdzie po mnie, nie ma dyskusji. I koniec. A my wolimy dyskutować? Wiecie, to, co obiecał apostoł Paweł, jest niesamowite. W liście do Filipian apostoł Paweł w 4 rozdziale dodał coś więcej. Coś wydaje mi się, że chyba sobie założyłem nawet to. Tak jest i otwórzcie w tej chwili, na mojej drodze, swoje Biblię na 108 stronie. Jeśli otworzycie na 108, to zauważycie, że tekst, który tutaj jest zapisany, tekst 8, 4 rozdziału, mówi bardzo ciekawą rzecz. Na ekranie pojawił się przekład według Biblii Tysiąclecia. My przeczytamy to w tej chwili według Biblii, którą mamy w rękach. A dalej mówiąc, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co przyjazne, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Zwróćcie uwagę, jak oddano to w Biblii Tysiąclecia. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Wiecie, co to oznacza? To oznacza absolutnie pozytywne myślenie. Bądźmy pozytywni. Starajmy się stale wzmacniać, wzrastać w tym oczekiwaniu. To nasza radość, to nasza przyjemność. Ale zróbmy znowu krok dalej, moi drodzy. Bo mamy owocować, oczekując.
Oczywiście na ten temat mówi nam znowu tekst psalmu, do którego dzisiaj sięgnąłem jako najważniejszego tekstu. Oczekuj na Jahwę, bądź mężny, a On wzmocni Twe serce i oczekuj na Jahwę. Tak, jeśli będzie mnie Bóg wzmacniał, to ja staję się pozytywnym w tym oczekiwaniu. Ktoś powiedział kiedyś bardzo ciekawe słowa. Powiedział tak: tajemnicą cierpliwości jest czynienie czegoś innego podczas oczekiwania. Wiecie, niektórzy chcą oczekiwać siedząc w fotelu i czekają. No ja się nie dziwię, że się zmęczą. Ja się nie dziwię, że się w końcu znudzą tym czekaniem. Ale jeśli ja oczekuję, wciąż o tym myślę, ale zajęty jestem choćby opowiadaniem innym ludziom tego, że mój Zbawiciel powróci. Nie tylko po mnie, po nich też chcę przyjść. Zupełnie to zmienia sytuację. Tajemnicą cierpliwości jest czynienie czegoś innego podczas oczekiwania. Ale wielu chrześcijanom brakuje sił podczas oczekiwania. Wszystko starają się czynić o własnych siłach, o własnej mocy i dlatego upadają. Na tym to polega. A przecież potrzeba nam bardzo mocy Bożej. Mocy, którą obiecał nam sam Pan Bóg. I to jest ważne. Ta moc może nam pomoże nam uniknąć wszelkiego zwiedzenia. Tak, moi drodzy, jeśli powiedziałem wszelkiego zwiedzenia, to trudno mi aż nie nawiązać do tego, że Pan Jezus wyraźnie mówił, iż przyjdą tacy, którzy będą chcieli nas oszukać, że Jezus już przyszedł. Faktycznie mógłbym wam w tej chwili wyliczać długą listę dat, kiedy ludzie mówili, kiedy przyszedł. Dokładnie. I nie mam na myśli tylko roku 1914. Oszukiwanie, że Jezus jako Mesjasz przyszedł już, zaczęło się faktycznie wkrótce po odejściu Jezusa z ziemi. W starożytności. Jeszcze w pierwszym wieku. A potem chyba najbardziej spektakularne ogłoszenie, że Jezus przychodzi, to był Bar Kokhba, który w 134 i 135 roku naszej ery rozpoczął wielkie powstanie przeciwko Rzymowi i powiedział: to ja jestem Mesjaszem, ja jestem tym, którego oczekujecie. A potem było jeszcze mnóstwo takich ludzi. Nawet w roku 1978 był człowiek w Stanach Zjednoczonych, rabin żydowski, który powiedział: to ja jestem Mesjaszem. Jakoś się dziwnie stało, że był umarł. Tak, moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że ludzie próbują podstawić siebie pod Mesjasza. Nie wierzmy temu. Nikt nie zna godziny przyjścia. Pan Jezus bardzo wyraźnie na ten temat powiedział. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale napisał: a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Niektórzy mnie pytają, to jak to? Syn nie wie, to znaczy Pan Jezus nie wie, kiedy przyjdzie? Oczywiście, że nie wiedział, będąc tu na ziemi, będąc w 100% człowiekiem. Ale dzisiaj, kiedy jest w niebie, doskonale wie, kiedy ma powrócić. Ale to jest Jego sprawa, żeby wiedzieć, nie nasza. My mamy być gotowi każdej chwili. I to jest to. Ale mimo wszystko, żeby pomóc nam w przygotowaniu, Jezus dał nam cały szereg znaków. Faktycznie, kiedy mówię na temat znaków przyjścia Jezusa, ja zdecydowałem się zawsze mówić o różnych grupach znaków. Ja powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że to ma nas przybliżyć do świadomości, że Jezus naprawdę przychodzi. I to wkrótce. Ale równocześnie nie podawać żadnej daty. Faktycznie, gdybyśmy znali datę, gwarantuję wam, żebyście odłożyli przygotowanie siebie i powiedzieli: a ja to jeszcze mam czas. Załóżmy, że Pan Jezus powiedział, i zapisane to zostało na kartach Ewangelii, że przyjdzie w roku, no powiedzmy, 2027. Też już taką teorię słyszałem. Jeżeli Jezus ma przyjść w 2027, ja wcale nie mówię, że nie, ale nie mam pojęcia kiedy, bo nikt nie zna daty. Ale załóżmy, że tak powiedział. Co byście pomyśleli dzisiaj w 2023? 2024 lata czasu? To jeszcze się dawno przygotuję, znajdę czas. Wiecie Państwo, jak to działa? Często jeździłem, będąc tu w kraju, kiedy nie miałem jeszcze samochodu, jeździłem pociągami. Kiedy znałem dokładnie, kiedy pociąg odjeżdża, zawsze w ostatniej sekundzie wpadałem na peron. Całe szczęście, że zdążyłem, ale już się mi zdarzyło, że pociąg odszedł mi sprzed nosa i nie było szans, żebym wsiadł.
Ale jak wiedziałem, że mniej więcej o takiej a takiej porze odjeżdża, zawsze byłem 10 minut wcześniej na peronie. To coś mówi, jak to z nami jest. Jak znamy czas dokładny, to wciąż zwlekamy. Jezus jednak powiedział, że będą znaki w świecie politycznym, że będą wojny, że będą zmagania, że ludzie będą niechętni, będą się sprzeciwiali. Zresztą przeczytajcie drugi list do Tymoteusza i tam trzeci rozdział, a zobaczycie, że czytacie w tym momencie codzienną gazetę. Nastaną trudne czasy. Jezus powiedział, że będą znaki w świecie fizycznym. Mówił o trzęsieniach ziemi. Ha! Jak trzęsienia ziemi mogą być znakiem, skoro ziemia potrafiła się trząść już za dni Jezusa, kiedy był na ziemi? To co to za znak? Jeśli coś, co zawsze występuje, może być znakiem, to musi występować znacznie częściej i znacznie silniej, tak jak nie występowało nigdy wcześniej. Tylko tak możemy to rozumieć. Nie ma innej możliwości. Popatrzcie na inną opcję. Jezus powiedział, że znaki na słońcu i na gwiazdach. To znaczy mówił o zaćmieniach słońca, o spadających gwiazdach. Zawsze były zaćmienia słońca. Już starożytni Egipcjanie potrafili wyliczyć z gwiazd dokładnie, kiedy słońce się zaćmi. W takim razie, jeśli zaćmienie słońca ma być znakiem przyjścia Jezusa, to musi być to takie zaćmienie, którego nikt nie wyliczył i zupełnie nie wiemy, dlaczego wystąpiło. Zgodzicie się ze mną? Nie da się inaczej tego rozumieć. Jeżeli coś oczywistego ma być znakiem, to coś oczywistego musi się stać nieoczywistą rzeczą. Tylko tak to można rozumieć. I Jezus wyraźnie o tym mówił. Mówił, że będą znaki w świecie biznesu. Ta trzecia grupa znaków jest niezwykle istotna. Jezus powiedział, że ludzie będą gromadzili bogactwa, że będą rozwijali swoje przedsiębiorstwa, zdobywali ogromne fortuny kosztem wyzysku nad innymi ludźmi. Jezus już znał kwestię problemów kapitalizmu? Oczywiście, że znał. On wiedział wszystko i wyraźnie o tym mówił. I to jest też znakiem. Ale ten świat biznesu jest także światem, który pokazuje nam, że rozwinie się tak umiejętność, że rozwinie się tak wiedza ludzka, że ona będzie znakiem, że jego powrót jest bliski. Mówił o znakach w świecie społecznym. A w świecie społecznym najczęściej mówił o tym, że będzie upadek moralności, całkowity. Nie musimy o tym mówić wiele, znamy to doskonale. Że rodzice nie będą mieli porozumienia wspólnego języka ze swoimi dziećmi. Dzieci będą występowały przeciwko rodzicom. Nie musimy wcale szukać tego daleko. Spotykamy to na co dzień, nieustannie. Mówił o tym, że w społecznym świecie będzie tyle niepokoju, będzie tyle obaw, tyle tragedii. Nie musimy wcale się domyślać, co to może być. Znamy to na co dzień, wystarczy włączyć radio czy telewizję z wiadomościami. To jest coś, za to, co przyszło nam przeżywać. Jezus mówił, że będą znaki także w świecie religijnym. A w świecie religijnym znaki miały wskazywać na to, że będzie nadzwyczajne ożywienie religijne, ale tak puste. Wiecie, jak apostoł Paweł to określił? Że ludzie będą przybierać pozór pobożności, ale skutków jej się wyparli. To jest to, co będzie się działo. Te wszystkie znaki mają nam powiedzieć, że to przyjście jest bliskie, ale nie mają nam wyznaczyć ani daty, ani dnia, ani godziny. To bardzo ważne. Zatem, nie znając, musimy być gotowi. Ja sądzę, że to, co mówię w tej chwili, doskonale trafia do pań, mniej może do panów. Bo to wy, drogie panie, zawsze przygotowujecie się na gości. I chociaż niby wiecie, kiedy przyjadą, ale jak się opóźniają, to dobrze, że ich jeszcze nie ma, bo jeszcze to trzeba przygotować, jeszcze tamto trzeba przygotować. A jeśli nawet przyjadą dokładnie o czasie, przebieracie już w nerwach rękami, nogami, dlatego że teraz już idzie ktoś, już idzie, już są. To jest właśnie oczekiwanie. Mamy być gotowi każdej chwili. Prorok Izajasz mówi o takim oczekiwaniu. W 40 rozdziale swojego proroctwa mówi, a tym, co ufają Panu, przybywa sił. Sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czując zmęczenia. Poruszają się ciągle i nie są znużeni.
To jest oczekiwanie. To jest właśnie to, jeśli ufamy naszemu Panu, jeśli idziemy Jego śladem. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na czwarty element tekstu z psalmu. Dlatego, że ten czwarty element nie jest niczym innym, jak czymś, co nazywam oczekuj uparcie. Zawsze mnie fascynuje, jeżeli w jednym tekście pojawi się po raz drugi dokładnie takie samo określenie. Popatrzcie, oczekuj na Jahwę. Bądź mężny, on cię a On wzmocni twe serce. I oczekuj na Jahwę. Przecież to nie jest druga, zupełnie inna rzecz. To jest wciąż to samo oczekiwanie. Po co mówić o tym dwa razy? Dlaczego? Najwyraźniej ważne. Zwykle powtarzamy dwa razy, a naszym dzieciom czasami 10 razy i wciąż nie wiedzą, co mówimy. Dam Państwu ciekawy przykład. Swego czasu w Polsce byłem dyrektorem audycji radiowych Głos Nadziei. Wpadliśmy wtedy na pomysł, że ponieważ ludzie dzisiaj coraz mniej czytają, bo nie mają czasu, warto będzie nagrywać pewne książki, te mniejsze książki, nagrać na wtedy jeszcze taśmę magnetofonową, na małą kasetkę i sprzedawać na tych kasetach te książki. Nigdy nie zapomnę pewnego dnia, kiedy z wielką dumą jako dyrektor stanąłem w Warszawie przed licznym zgromadzeniem i powiedziałem, kochani, chcę wam pokazać i powiedzieć, że Głos Nadziei zaczął nagrywać książki. Mam pierwszą książkę, która została nagrana. Książka Clifforda Goldsteina. Powiedziałem, jaka to książka. Powiedziałem, o czym ta książka jest. Jak wspaniale. Skończyliśmy spotkanie. Chwilę później podchodzi do mnie pewien człowiek, który siedział w drugim rzędzie. Nigdy tego nie zapomnę. Pastorze, ja przychodzę do pastora, bo jesteś dyrektorem Głosu Nadziei i mam taką koncepcję. Co by pastor pomyślał, jakbyście tak zaczęli nagrywać książki? Ja słucham, ja mówię, słucham, no dobra koncepcja, ale jak mam to rozumieć? No bo tak pomyślałem, jakbyście nagrali jakąś książkę, to byłoby tak fantastyczne, moglibyśmy tego słuchać. Ja mówię, przecież ja mam w ręku to i pokazywałem teraz. No niemożliwe. Rozumiecie, drodzy Państwo? To jest nasza koncentracja, nasza zdolność uwagi. To jest cały problem. Nie dziwię się, że Bóg często na kartach Słowa Bożego powtarza drugi raz to samo. Przeto oczekuj na Jahwę. Oczekuj uparcie, jak powiedziałem. Nic nie powinno nas zatrzymać w oczekiwaniu tego, co najlepsze, co największe, co najwspanialsze, co najbardziej wymarzone. W tym bądźmy naprawdę uparci. Jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. No dobrze, tak mówimy o tym przyjściu Pana Jezusa, ale dlaczego Pan Jezus ma powrócić? Czy to naprawdę jest takie konieczne? Przecież modlimy się codziennie do Niego, czytamy Jego Słowo. No to wystarczy. To całkiem nam dobrze. Musi powracać? Wierzę mocno, że jest kilka powodów Jego powrotu. Biblia mówi, po pierwsze, że przyjdzie po to, aby zabrać swój lud. To bardzo ważne. Obiecał, że przyjdzie, a On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Obiecał, że przyjdzie i zabierze nas do siebie, abyśmy gdzie On jest, byli także. Obiecał, że przyjdzie po to, abyśmy mogli rozpocząć wieczne życie wraz z Nim. Popatrzcie na triumfalny fragment Słowa Bożego, czyli pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan i tam czwarty rozdział, począwszy od 16 wersetu. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Piękne, prawda? On przyjdzie, bo obiecał. On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. To niezwykle ważne. Ale mam drugi powód, dla którego Jezus się powróci. Przyjdzie ustanowić nieśmiertelność i nieskażoność. Apostoł Paweł, którego, jak już raz wspominałem, wciąż zachwyca mnie Paweł swoją retoryką. Jest to fantastyczne. Paweł bawi się słowami. W pierwszym liście do Koryntian napisał cały 15 rozdział, w którym zajmuje się tylko kwestią powrotu Jezusa Chrystusa i kwestią zmartwychwstania. I mówi, po co to zmartwychwstanie i jak to będzie wyglądało. Popatrzcie na jeden fragment, w którym Paweł mówi, co stanie się, kiedy Jezus przyjdzie.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg musi nas przygotować do czegoś fantastycznego. Żyć z Nim przez całą wieczność. Co zrobimy z naszym ciałem, które się starzeje? Nie może się starzać. Apostoł Paweł nazywa to skażonym ciałem, skażonym poprzez grzech. Bóg mówi, że stanie się ono nieskażone. Nasze ciała są śmiertelne. Wszyscy wiemy, że musimy umrzeć. Ale Paweł mówi, ale wtedy otrzymamy nieśmiertelność. Cóż za cudowna obietnica. Ale posłuchajcie od trzeciego powodu, dla którego Jezus się pojawi. Przyjdzie, aby przemienić nasze ciała. Już trochę możemy rozumieć, na czym polega konieczność przemiany naszych ciał. Ale powiem wam o czymś więcej jeszcze. Ja to nazywam przyodzianie nas w skafandry do podróży kosmicznej. To mi się bardzo podoba, coś takiego. Wiecie, jeżeli by nas znał Jezus zabrać takimi, jakimi jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że przejście przez atmosferę spowoduje, iż spłoniemy od razu i będzie po nas. Wiecie, jak te statki, które tam wysyłamy w kosmos, wędrują? Człon się odłącza i spali się w atmosferze. I następny człon się odłącza i spala się w atmosferze. Co by było z nami? Żadnej szansy, żadnych możliwości, żadnych nadziei. Chrystus przemienia nasze ciało. Mamy tekst, który o tym mówi i to w piękny sposób. Popatrzcie, jest to list do Filipian, ale jeśli macie jeszcze Biblię otwarte na 108 stronie, to możecie to przeczytać bardzo wyraźnie sami. Zwróćcie uwagę, na ekranie jest zresztą tekst właśnie ten. Jest napisane w 21 wersecie trzeciego rozdziału. Jest to ostatni werset trzeciego rozdziału. Strona 1008. To chcę, żebyście przeczytali sami. Otwórzcie. 108 strona. List do Filipian. Trzeci rozdział. 21 werset. Który przemieni nasze poniżone ciało. Aby się podobne stało jego chwalebnemu ciału według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy może sobie podporządkować. To jest fantastyczna obietnica. Wiecie, co to znaczy podobne ciało do uwielbionego Jego ciała, do chwalebnego Jego ciała? Jezus po zmartwychwstaniu miał inne ciało niż my. Takie samo, bo można było je dotknąć, a jednak inne. Potrafił się teleportować z jednego miejsca na inne w jednej sekundzie. Teraz wyprzedził ich tam. Mogły być drzwi zamknięte, z bojaźni przed Żydami, a apostołowie zgromadzeni w sali na piętrze czekali tylko, co się wydarzy, kiedy przyjdą, aby ich aresztować. I nagle pojawia się między nimi Jezus. Potrafił przeniknąć przez mur i stanąć przy nich. Co za możliwości? To jest to, co nazywam skafandrem do podróży kosmicznej. To jest to, co nazywam tą przemianą niezwykle konieczną dla każdego z nas. Ale w końcu jeszcze jedna rzecz, o której powiem, o powodzie jego przyjścia. Jest to czwarty powód. Przyjdzie zabrać nas do przygotowanego królestwa. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś nosić na głowie nie czapkę, koronę. Nie, no wiem, że nie próbowaliście. Ciężkie to, niewygodne. Chyba, że będzie to korona chwały. To zupełnie inna korona. I na pewno nie niewygodna. To będzie pewnie ta korona, z którą pójdziemy do stóp Jezusa, aby złożyć u Jego stóp, dziękując Mu za to, czego dla nas dokonał. To będzie pewnie ta korona, która zmieni absolutnie, absolutnie wszystko. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w tej wielkiej mowie eschatologicznej Jezusa Chrystusa, czytamy słowa 31 wersetu. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata. Z jednego krańca nieba, aż po drugi. To niesamowite. Ale drodzy przyjaciele, to jest tak cudowne, o czym nie wolno nam zapominać. To jest powód, dla którego czekam i tęsknię za Jego powrotem.
Tak, jestem szczęśliwy tutaj na ziemi. Oczywiście, że tak. Nie tęsknię dlatego, że jest mi tu źle. Mam kochającą rodzinę, mam bliskich. Mam tak wspaniałych przyjaciół jak wy, z którymi spotykam się i opowiadam o tych wielkich sprawach. A jednak tęsknię za powrotem Jezusa, bo On, wybaczcie, jest kimś znacznie ważniejszym niż ktokolwiek inny na ziemi. Czytałem historię o małym chłopcu. Jak to mali chłopczyk mieszkający w jakichś maleńkich miejscowościach miał w kieszeni scyzoryk, a kiedy znalazł pewien patyk prosty, to zaczął go skrobać, żeby skorę z niego ściągnąć. Zajęty tym bardzo, nagle zauważył, że na wieży kościelnej odezwał się dzwon, który wybijał zawsze godziny. A mamy jedną rzecz charakterystyczną. Wiecie o tym, że wszyscy ją mamy. Jak coś zaczyna nam zegar jakiś bić godzinę, to zaczynamy liczyć ile razy. Mniejsza o to, że my doskonale wiemy, jakiej godziny możemy oczekiwać w danej chwili. I tak liczymy. Chłopiec zatem zaczął liczyć. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27. Odłożył swój patyk i zaczął liczyć jeszcze dalej. A kiedy już liczył prawie do 40, w tym momencie zostawił wszystko i pędząc główną ulicą miasta zaczął wołać na cały głos: ludzie, ludzie, jeszcze nigdy nie było tak późno. Chciałbym zawołać wam takimi samymi słowami. Jeszcze nigdy nie było tak późno jak dzisiaj, w czasach, w których żyjemy. Jesteśmy naprawdę blisko powrotu naszego Zbawiciela. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy ludźmi, którzy są tym zainteresowani i wiemy, czego oczekujemy. Moi drodzy, Jezus powiedział niesamowite słowa. To końcówka tej wielkiej mowy 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jezus porównuje to do złodzieja, który przychodzi, nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie, przychodzi po to, aby nas okraść. I mówi, tak przyjdę, w najbardziej nieoczekiwanej chwili. Jak bardzo trzeba Go kochać i jak bardzo trzeba czekać na Jego powrót, aby uradować się faktem, że przychodzi. Czy marzycie o tym? Czy chcielibyście spotkać Jezusa? Oj, nigdy tego nie robiłem dotąd. Ale chciałbym was poprosić, powiedzcie mi, kto z was chciałby się z Nim spotkać, kiedy powróci? Chwała Bogu! Nie ma lepszego widoku, jak uniesione wszystkie ręce. To jest to. Marzycie o Jego przyjściu? Żeby marzyć o Jego przyjściu, trzeba więcej o tym czytać. Trzeba więcej o tym mówić. Trzeba więcej za tym tęsknić. Trzeba jeszcze bardziej o tym marzyć. To jest tak ważne. Ilu z was chciałoby powiedzieć dzisiaj Jezusowi, Panie, tęsknię i chcę się spotkać z Tobą. Wiem, że nie pasuję, jakim jestem dzisiaj do tego nieba, ale Ty potrafisz zmienić wszystko. Ty potrafisz zesłać swojego ducha, który ukształtuje mnie na Twój obraz. Który sprawi, że zacznę owocować owocem ducha. A tym owocem będzie miłość, będzie radość, będzie pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, wstrzemięźliwość, łagodność. Czy nie chcielibyście powiedzieć tego Jezusowi teraz? Chciałbym dzisiaj zrobić coś innego, niż zwykle robiłem na koniec spotkań. Chciałbym was zaprosić, aby ci z was, którzy naprawdę czekają na Jezusa, którzy naprawdę pragną spotkać się z Nim, zechcieli teraz do modlitwy, którą chcę zakończyć, powstać. Jeśli mogę was zaprosić, tych z was, którzy chcą tego naprawdę, powstańcie i chciejmy się modlić. Ukochany nasz Boże i Panie, już tak wiele mówiliśmy w czasie tych 12 spotkań o oczekiwaniu i o Twoim powrocie. Drogi Boże, to takie ważne, abyśmy wiedzieli, jak przyjdziesz,
Dlaczego przyjdziesz? Kiedy przyjdziesz? Nie znając daty, ale będąc gotowi każdego dnia. Jakże, Panie, prosimy Ciebie o to, abyś uczynił nas gotowymi, zakochanymi w Tobie, zapatrzonymi w Ciebie, naśladującymi Ciebie. O to chcę prosić, Panie. Widzisz nas, bo potrafisz czytać ze wszystkich serc, potrafisz czytać nasze myśli. Wszyscy powstaliśmy, aby powiedzieć Tobie: tak, Panie, ja chcę iść Twoim śladem. Czekam na Ciebie. Boże, dokonaj takiej zmiany. Dokonaj tak cudownej rzeczy, której bardzo potrzebujemy. Wierzę, że kiedy zaufamy Tobie bezgranicznie, pójdziemy Twoim śladem i będziemy radować się przez całą wieczność. Oddajemy się w Twoje ręce. I Boże, proszę o to, abyś wysłuchał nasze ciche wołania naszych serc. Ciche wołania, które wyrażają to, co czujemy i czego pragniemy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, usiądźcie jeszcze na chwilę. Usiądźcie na chwilę, dlatego że wy już mnie znacie na tyle, że nie wytrzymam, żeby was czegoś nie nauczyć jeszcze. Śpiewaliśmy zawsze na koniec "Należę do Jezusa", a dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaśpiewali zupełnie inną pieśń. Tak a propos, wiecie, co to znaczy walc? Wiecie, nie walec, tylko walc. Zatem, moi drodzy, chcę, żebyśmy zaśpiewali przepiękną pieśń, która mówi o przyjściu Pana Jezusa. Ta pieśń faktycznie w swojej treści mówi coś takiego: wkrótce nasz Pan przyjdzie z góry zabrać stąd dzieci swe. Ta pieśń została skomponowana rzeczywiście jako walczyk, ale ona jest tak piękna. Pamiętam, kiedy ją pierwszy raz usłyszałem, miałem łzy w oczach, bo to piękne. Śpiewałem głośno na cały głos, jak tylko mogłem, bo Jezus przyjdzie. Pozwólcie, że zagram tę pieśń na początku, bo prawdopodobnie wielu z was nie zna pieśni, ale ta pieśń jest... Jest potem jeszcze refren, ale uczymy się pieśni. Śpiewajmy. Ktoś, kto zna, to niech nam pomoże. Wkrótce nasz Pan przyjdzie z góry zabrać stąd dzieci swe. Swoje rękę dla Chwała, chwała i cześć.
pięknie śpiewacie. Jednak niektórzy chyba nie dali poznać, a znali pieśń dobrze. To się bardzo z tego cieszę. To się bardzo z tego cieszę. Tak, moi drodzy, powinniśmy czekać z nadzieją. I chciałbym wam tego życzyć z całego serca. A teraz bardzo ważna rzecz. Obiecałem, zatem podaję wam mój adres mailowy. Jeśli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście do mnie napisać, to możecie to zrobić. Ale pamiętajcie, że ja będę w Australii. Każdego dnia odbieram mniej więcej około 80 maili. W związku z tym moja odpowiedź może być lekko opóźniona, nie ze względu na odległość, tylko ze względu na czas. Roman Halupka to moje imię i nazwisko. Potem mamy et i adventist.org.au. Czyli to jest mój adres, pod który możecie pisać. Ale drodzy państwo, pozwólcie, że jednak muszę wam powiedzieć, że to nie ja jestem ten, który tylko jest gotów odpowiadać na wasze pytania. Pastora Jacka poznaliście już. Pastorze, pozwól tutaj do mnie. To bardzo ważne. Chciałbym, abyście wiedzieli, że pastor Jacek jest absolutnie pełnym teologiem i potrafi wam odpowiedzieć na wiele pytań. Wiecie, nie powiem na wszystkie, dlatego że i ja też nie potrafię i nikt z nas nie zna odpowiedzi wszystkich, ale zna na tyle dobrze Biblię, tak doskonale Biblię, że może swobodnie wam służyć. Jesteś chętny, żeby służyć, prawda? Ależ oczywiście. Moi drodzy, to, że ja znikam, to nie znaczy, że coś się kończy. Naszym pragnieniem było to, aby zainicjować was tęsknotę do poznania lepiej Jezusa, do pójścia Jego śladem. Pastor Jacek jest osobą, która będzie wam służyła w każdej chwili. Jest jeszcze druga osoba, która wam będzie służyła na pewno i który w tej chwili tam jest za konsolą gdzieś aparatury i pewnie trudno mu będzie wyjść, ale znacie także mojego drogiego przyjaciela Daniela Kluskę, który jest zawsze gotowy, aby służyć. Jest niezwykle uprzejmy i chętny do pomocy. Zatem całym sercem polecam wam te dwie osoby i cieszę się, że wyjeżdżając zostaje tutaj ktoś bardzo ważny i bardzo pomocny. Natomiast ja mogę wam tylko życzyć jak najwięcej Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. I niechaj Bóg sprawi, abyście mogli, kochani, doświadczać tego stale. A wtedy zauważycie, że to oczekiwanie z nadzieją staje się waszą pasją każdego dnia.